Cześć wszystkim, z tej strony Asia i zapraszam Was na reading vloga. Dzisiaj jest 6 grudnia, czyli Mikołajki i stwierdziłam, że czytam naprawdę bardzo ciekawą książkę i wartą przedyskutowania. Dlatego lepiej wydaje mi się zawrzeć to w reading vlogu, póki wszystko pamiętam. Jest to Schizis Melissa Darwood i okładka jest przepiękna, taka kolorowa i w sumie nie wiem, czemu się za nią zabrałam. Nie miałam ją w planie na grudzień, ale tak jakoś wzięłam ją i od pierwszych stron mnie wciągnęła. Jest to naprawdę, naprawdę dobra książka i wydaje mi się, że bardzo inteligentna. Melissa Darwood, początkowo myślałam, że jest to autorka zagraniczna, jednak okazało się, że to jest Polka. Jest to po prostu pseudonim artystyczny. Nie wiem, jakie jeszcze książki napisała. Wiem, że trochę ich było, ale w sumie jakby nie czytałam zbytnio jeszcze o niej, ale oczywiście nadrobię to. Kurczę, się zaczęłam książkę czytać wczoraj i jak już możecie zobaczyć, jestem za połową. Tak jak powiedziałam, książka wciąga od pierwszych stron i mówi o dziewczynie, która ma problemy psychologiczne. Jest tu bardzo fajnie przedstawiony jej problem, jakby cała jej rodzina, związki z przyjaciółmi. I jest to dziewczyna, która ma problemy z jakby nie cieszy się życiem. Nic jej nie uszczęśliwia, żadne przyjemności fizyczne, psychiczne, jedzenie, totalnie nic. Ma za sobą 3 próby samobójcze i postanawia założyć kanał na YouTubie. Jej jakby marzeniem jest zdobycie 100 tysięcy subskrypcji. Jeżeli się to uda, chce wydać książkę o swoim życiu. I tutaj z czasem nachodzą różne problemy, ona zaczyna myśleć, że to nie ona jest chora, tylko może mama jest chora, mama specjalnie ją podtruwa. To jest takie specjalna nazwa tego, teraz to zespół Münchhausena, czyli polega to na tym, że po prostu osoba bliska truje lub wmawia innej osobie, że jest chora i ta osoba naprawdę w to wierzy. I ta dziewczyna zaczęła mieć takie myśli. Co dalej? Nie chcę Wam dokładnie zdradzać. Jestem już za połową, więc w sumie nie wiem, co się wydarzy. Książka jest naprawdę bardzo mądra, dużo daje do przemyślenia, a także pokazuje normalne życie osób chorych na schizofrenię, na inne problemy psychologiczne. Wydaje mi się, że warta przeczytania. Odezwę się do Was, jak będę przy końcówce, albo jak skończę. Zależy, ile czasu mi to zajdzie. A do nas właśnie przyszedł Mikołaj i otwieramy prezenty. To jest Bagusa, pierwszy Mikołaj w życiu, gdyż oni nie obchodzą Mikołajków ani Bożego Narodzenia. Słodycze, kosmetyki, książka to chyba dla mnie. Dziadek do orzechów, specjalnie na reading vloga zimowego. Mam nadzieję, że mam to przeczytać, więc na pewno przeczytam. Super. Witam Was następnego dnia. Przepraszam za moje włosy, nie mogę znaleźć szczotki żadnej w domu, więc są jakie są, musicie to przetrwać. Przechodzę do Was z książkowym update'em. Przeczytałam Schizis, zajęło mi to 2 dni. I co do fabuły, którą Wam wcześniej mówiłam, troszeczkę się pomyliłam. Nie jest tutaj ważny wątek, że dziewczyna chce zostać youtuberką, zdobyć 100 tysięcy subskrypcji.
To w ogóle jest nieistotne. Jest tam jakiś mały fragment o tym, ale to w ogóle nic nie ma do fabuły. Książka, mogę powiedzieć, jest najlepszą, którą przeczytałam w tym roku i wydaje mi się, że jedną z najlepszych, którą przeczytałam w swoim życiu. Bardzo często mamy tak, że czytając książki pod koniec, czy tam już w środku, możemy przypuszczać, jakie będzie zakończenie, takie bądź takie, a w tej książce jest naprawdę wow, zakończenie przewraca wszystko do góry nogami. No w życiu bym się nie spodziewała czegoś takiego. Jest naprawdę, naprawdę dobre. Książka trzyma w napięciu już od pierwszych stron. Jednak im dalej czytamy, tym to napięcie jest mocniejsze, akcja nabiera tempa, naprawdę cudowna fabuła. I książka daje do myślenia, szczególnie na końcu. Zaczynałam sama zastanawiać się, czy moje życie jest fikcją, czy ono jest prawdziwe. W sumie, czytając tą książkę, nawet nie wiemy, czy żyjemy w prawdziwym życiu, bo wszystko jest możliwe, tak jak to myślała nasza główna bohaterka. Ale nie chcę zdradzać Wam za dużo fabuły, gdyż no, książka jest naprawdę tak dobra, że polecam ją wszystkim. Po przeczytaniu siedziałam w ciszy przez parę minut, że aż mój chłopak się spytał, o co chodzi. Po prostu tak mnie... w takim szoku byłam. I zadzwoniłam do wielu przyjaciół, wszystkim ją polecam, mówiłam, że czytajcie, czytajcie, czytajcie. No i też Wam to mówię, czytajcie, ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I dla każdego wiekowo, no może nie dla młodszych dzieci, które nie zrozumią jakichś tam problemów schizofrenii, ale tak mi się wydaje, 13, 14 plus, więc i dla nastolatków, i dla młodych dorosłych, i dla starszych dorosłych w tej książce po prostu znajdziecie wszystko. Trochę nie rozumiem, dlaczego tak mało osób o niej mówi na YouTubie i w ogóle na stronach internetowych. Ja czytałam opinie, ma bardzo dobre, nie widziałam żadnych złych opinii, ale jest ich mało. Książka no prawdopodobnie nie jest tak reklamowana jak inne książki, które są o wiele gorsze. Jak to niestety widać, reklama czyni tutaj swoje, nawet za przeproszeniem gnioty mogą stać się bardzo głośne i wszyscy je czytają, a tak dobre książki jak ta są pomijane. Więc czytajcie. Przy okazji piękna okładka będzie ozdobą na Waszej półce. Mam bardzo dużo książek z wydawnictwa Vesper i poprosiłam mamę i chłopaka, żeby wybrali mi jedną z nich. To są przede wszystkim horrory i thrillery. W przepięknych okładkach zdecydowali się na to oto książeczkę. Jest to Omen. Ja jestem już na stronie 86. Nie jest ona tak dobra jak Schizis, ale jest całkiem okej, całkiem szybko się ją czyta, nie jest za trudna, nie jest tam, że książka dla bardzo młodych, ale spokojnie dla nastolatków już tak, nie jest zbyt straszna, po prostu taka przyjemna lektura, jednakże jest to mój pierwszy taki prawdziwy horror, który nie jest horrorem stricte młodzieżowym i mówi o małżeństwie, które niestety ma pecha. Kobieta nie może urodzić dziecka i wreszcie udaje jej się to. Jednak w szpitalu okazuje się, że dziecko po paru godzinach umiera. No, ale jakimś zbiegiem okoliczności w szpitalu rodzi także inna kobieta, która także umiera, pozostawiając zdrowe dziecko. Dziecko nie ma żadnej rodziny, dlatego mąż kobiety decyduje się adoptować to dziecko i nie mówiąc jej. Po czym okazuje się, że to dziecko jednak nie jest normalnym dzieckiem, a jakimś wcieleniem zła, ale nie chcę Wam zbytnio zdradzać fabuły. Ja ją oczywiście znałam, bo oglądałam wcześniej film, który naprawdę lubię, jednak książka jest przystępna i jak mówię, nie jest jakaś bardzo straszna, więc cieszę się, że jest ona moją pierwszą lekturą z cyklu horrorów. Oczywiście piękna okładka. No i dam Wam znać, jak troszkę więcej przeczytam. Zaczęłam także drugą książkę w tym samym czasie, gdyż ten Omen wydawał mi się, że może być troszkę zbyt ciężki, czasami chciałabym coś lżejszego, młodzieżowego i zgłosiłam się na dom Soli i Wes. Nie wiem dokładnie, o czym ta książka mówi, jestem dopiero na trzecim rozdziale, jest to 22 strona, więc jestem naprawdę na początku.
Zabrałam się za tę książkę, gdyż usłyszałam, że jest trochę podobna stylem do Toksycznych dziewczyn, które naprawdę bardzo mi się podobały i wydaje mi się, że po Schizis będzie to moja druga najlepsza książka w tym roku. Dlatego, jeżeli jest podobne do Toksycznych dziewczyn, dlaczego by nie spróbować? Moja mama ją czytała, mojej mamie się niezbyt podobało. Jak na pierwsze parę stron, język jest całkiem okej, bardziej taki młodzieżowy niż w tym Omenie. I z tego, co zdążyłam wywnioskować, jest to 12 sióstr, które żyją w pałacu i one po kolei umierają. I książka zaczyna się pogrzebem czwartej z sióstr, czyli z 12 zostaje 8. I no, dokładnie nic więcej nie wiem. Więc zobaczymy. Tego vloga chyba poprowadzę przez cały tydzień, żeby trochę więcej Wam o tych książkach powiedzieć. A pod koniec grudnia raczej myślałam o takim vlogu podsumującym cały rok, a nie miesiąc, więc stwierdziłam, że może zrobię takie dwa reading vlogi z tego miesiąca i po prostu będę na bieżąco Wam mówiła, co myślę o tych książkach. Też będzie to świeższe i bardziej autentyczne niż wiadomo pod koniec miesiąca, jak już można troszkę szczegółów zapomnieć. Także do zobaczenia później! Witam Was w update'cie. Ja przyjechałam do Poznania. Nie odzywałam się już wczoraj więcej, bo szczerze mówiąc nie było nic ciekawego. My się pakowaliśmy i jechaliśmy tutaj z gór, a to są 4 godzinki, wiadomo, już się szybko robi ciemno. Tak więc chciałam Wam pokazać, bo po przyjeździe zostałam dwie nowe książeczki. Jedna to jest Maria Panna Nilu. O tej książce w sumie nigdy nie słyszałam. Mówi to o ludobójstwie w Rwandzie w latach 70. XX wieku oczami nastolatki. A druga książka jest to typowo powieść młodzieżowa Eliza i jej potwory. I o tej książce troszeczkę więcej słyszałam i to całkiem dobrych opinii jak na młodzieżówkę. Mówi o zamkniętej w sobie dziewczynie, która prowadzi jakiś vlog czy coś. No nie wiem, udziela się w każdym razie internecie. Tworząc komiksy, jednak nikt w otaczającym jej świecie, w szkole nie wie o tym. Więc książki zapowiadają się ciekawie, do tej mnie ciągnie bardzo, ale stwierdziłam, że zostawiam sobie to na bardziej lato, to jest Afryka, ciepły klimat, więc aż będzie mi po prostu smutno czytać ją teraz w to zimno, więc sobie poczekam, a za tą książkę się na pewno zabiorę. I ja zmykam na miasto, pozatwierdzić parę spraw związanych z bankiem, dowodem. No i zobaczymy, jak w ogóle Poznań jest udekorowany, bo jeszcze podczas grudnia nie byłam. Ja Was witam już ostatni raz na tym vlogu. Przychodzę do Was z podsumowaniem tych książek, które przeczytałam, mianowicie Omen i Don Soli US. I jak już mówiłam, Omen jest to mój pierwszy horror, który przeczytałam w swoim życiu. I jest naprawdę ciekawy. Mogę go polecić na początek, czyta się go całkiem szybko. Mimo, że to jest klasyk, jest bardzo przystępny język. Historia nie jest jakoś super straszna, ale jest naprawdę ciekawa. Mimo, że znałam film, ta książka mnie zainteresowała. Czytałam ją z naprawdę ciekawością. I tak, nie jest to horror, który Was przerazi, wywoła gęsią skórkę, którego nie można czytać wieczorem samemu.
Dziecko okazuje się po prostu synem, wcieleniem szatana, no i stara zawładnąć rodziną, pomordować parę osób, które się da, boi się chodzić do kościoła, no i ojciec próbuje rozwikłać tą tajemnicę, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście na początku nie wierzy, że jego dziecko może być szatanem, może być aż tak złe. Jednak z czasem zaczyna to wszystko dostrzegać i wybiera się w podróż, żeby odkryć prawdę. I przejdźmy teraz do Dom Soli i Łez. Ja nie rozumiem, czemu mojej mamie się nie podobała ta książka. Ja rozumiem, że to nie jest może jakiś majstersztyk i nie będzie to najlepsza książka, którą przeczytałam w moim życiu. Jednak bardzo dobrze się bawiłam i mimo, że ma... Ile ona ma? 430 stron, to naprawdę przeczytało mi się ją bardzo szybko, trzymała mnie w napięciu, napisana przyjemnym językiem, nie jest to taki dziecięcy, czy taki właśnie pod nastolatków, takich troszeczkę starszych, jednak nie wiem, może moja mama już jest troszkę za stara na tego typu książki, mi się akurat ona bardzo podobała. Wczułam się w całą fabułę, bohaterki mi się podobały, każda sióstr była inna, miała inne cechy, inaczej się zachowywała, też taki wątek miłosny, na końcu poplątanie, pogmatwanie, zamieszanie, więc bardzo książkę polecam. Nie patrzcie na tą książkę jako coś wartościowego, co zmieni wasz punkt myślenia. Jest to po prostu książka, żeby miło spędzić czas, bardzo fajna na święta, gdyż jest ona magiczna, po prostu wszędzie tam jest magia, zaczarowane drzwi, bogowie, demony. Czasami niektóre zwroty akcji były dla mnie takie zbyt przerysowane, za dużo, jakby autorka chciała coś wpleść takiego wow w fabułę, a jednak to przeszkadzało. Wątek tutaj bogów, tych, których oni akurat wielbią, nie wiem, czy to z jakiejś mitologii ci bogowie się wywodzą, ja o tych bogach nie słyszałam i o tych bóstwach, ale naprawdę fajnie, ciekawie, ale tak jak powiedziałam, niektóre wątki były za dużo tam w nich było, takie aż za duże zwroty akcji, mogła autorka troszkę przystopować z fantazją, jednak naprawdę tą książkę polecam i tak jak powiedziałam, nie rozumiem, dlaczego mojej mamie się nie podobało, moja mama to naprawdę przeżywała, jak ci się to mogło podobać, jakim cudem, przecież to czegoś nie da się czytać, ale to się da czytać i to bardzo fajne, magiczne i takie w moim stylu, więc jak dla mnie plusik. Ja się z wami żegnam. Prawdopodobnie kolejny reading vlog będzie taki bardziej już świąteczny, bożonarodzeniowy. Tak więc czekajcie do następnego vloga i pa pa!